obecność na 6. Światowym Kongresie Polonistów. Kongres jest przede wszystkim spotkaniem polonistów z całego świata. To też będzie taka platforma wymiany naszych doświadczeń, naszych poglądów naukowych. Zawsze powtarzam, że polonistyka jest nie tylko dla polonistów. Polonistyka dla wszystkich ludzi, ponieważ jak my wiemy, filologia czy nauka języków czy literatur buduje fundament dla wzajemnego porozumienia między różnymi narodami. Na przykład poprzez czytania literatury polskiej, chińscy czytelnicy, odbiorcy literatury polskiej mogą lepiej zrozumieć charakter i duch tego narodu. Uważam, że wymiana doświadczeń jest właściwie najważniejszym elementem w naszym poglądzie na świat, prawda? W naszym postrzeganiu świata. W związku z czym spodziewam się spotkać kolegów i koleżanki, które pracują w różnych zakątkach świata i aczkolwiek specyfika naszego działania może stworzyć pewnego rodzaju bariery, wydaje mi się, że będziemy współpracować, żeby tworzyć dialog. Jako polonista za granicą to muszę śledzić nowością, zmianą, nowoczesności, jaka wchodzi w życie kultury, języka, literatury. Dlatego tu wracam do Polski i taki kongres jak obecny to jest oczywiście okazją, żeby w taki skondensowany sposób dowiedział się jak najwięcej. Moim zdaniem znaczenie czy wartość tego kongresu daleko przekroczy samą literaturę czy naukę języka polskiego.